Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Drewleksie. Moi drodzy, wracamy do doktorka, zapytać go, czy ma już dla nas specyfiki dla szczura. Hej, mam twoje zamówienie dla szczura. Tylko ostrożnie, bo dałem z siebie wszystko. Dobrej zabawy. A teraz leć, ptaszyno. Ja mam wrażenie, że doktorek całe życie jest na gazie rozśmieszającym. W sensie to jest gaz rozśmieszający, tak jakoś inaczej się nazywało. Gaz rozweselający. Z czego zrobione są narkotyki? Z tego. Co najlepsze? Gwarantuję dużą ilość eleksu. Wiem, co sobie myślisz. Czy eleks nie zmieni mnie w Alba? Spokojnie. Nie chcę ci odebrać emocji. Chcę tylko przeprogramować twój świat. To będzie najlepszy odlot w twoim życiu. Okej. Zobaczymy w takim razie, co dalej z tym szczurem. Oni tutaj nadal gadają z tego, co widać. Częściej się troszeczkę obliczyć i tutaj. Jeśli szukasz Blake'a, to przykro mi. On już tu nie mieszka. Jeżeli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Ja tu teraz rządzę. Cholera jasna. Coś ty zrobił Blake'owi. Ja? A kto powiedział, że szczur coś zrobił? Nie wierz w plotki o tym, że nabito go na pal i nakarmiono nim szakale. To tylko pogłoski. Pamiętasz dzień, w którym poprosiłem cię o pieniądze? A ty roześmiałeś mi się w twarz i dałeś 2 kryształki. To było dawno temu. Nie chciałem cię obrazić. Zapomnij o kryształkach. Teraz jesteś moją własnością. Powiedz tak, szczurze. Tak, szczurze. Tak wygląda plan, przyjacielu. Trzeba się napracować. Okej, okay. Powiem szczerze, że mi się nie spodziewałem się, że szczur da radę zabić Blake'a, ale cóż. Witaj z powrotem, przyjacielu. Mam wrażenie, że on jest jednym z ludzi, którzy mogliby zastąpić w przyszłości Logana, a.k.a. księcia, patrząc na jego podstęp. On nie jest, może nie być bitny, może nie być silny, ale jest sprytny. I ja właśnie widzę, że mój Greenstein się psuje, więc moi drodzy, pogadamy z nim i będę musiał zrobić małe cięcie. Co się stało? No wiesz, myślałem o tym, ale praca ochroniarza nie była mi pisana. Co się dzieje? Gdzie jest Baxter? Chcesz wiedzieć, Ray? Naprawdę? Baxter? Chcesz wiedzieć? Chyba nie. Jak wolisz. Ja? Chyba Baxter. Co ja mam z tym wspólnego? Obserwowałem Blake'a i zrozumiałem, że lepiej bym się sprawdził na jego miejscu. Musiałem się tylko do niego zbliżyć, gdy był poza fortem. Nie było z nim ochroniarza. No i sam wiesz, to co zrobiłeś, plus jakieś tam plany i trochę szczęścia, i tak to jakoś wyszło. Okej, okay, to ja mówię, dokończymy to, wybaczcie ten green screen, ale niestety obawiłem się znowu pomiędzy nagraniami i taki jest tego efekt. A co z długiem Chloe u księcia? Blake przedstawił mnie krwawemu i pokazał, gdzie zakopali kasę Chloe. Możesz przekazać Williamowi, że Chloe znów zacznie płacić księciu. Pokryje jej ogromne długi. A, okej, okay, czyli rozumiem, on poszedł za Blake'iem i jeśli dobrze ogarniam, to Blake zaprowadził go do Baxtera rzeczywiście, ale ta rozmowa się totalnie kleiła, nie wiedziałem, o co chodzi. Krwawemu? O kim ty mówisz? O Baxterze, krwawym Baxterze. Facecie, który rządził fortem, zanim książę przejął pałeczkę. Facecie, który przeżył atak szakali księcia i który uciekł z fortu, ociekając krwią. No wiesz, o tym zakrwawionym kolesiu. Spotkałeś krwawego Baxtera? Jego się nie spotyka. To on cię zaprasza. Do niego się chodzi i ma się cichą nadzieję, że się wróci. Powiedziałem ci tylko dlatego, że uważam cię za przyjaciela. Ale lepiej, żebyś teraz o tym zapomniał. Baxter nie żyje. Umarł wiele lat temu. Przejdźmy do rozmowy o twojej części. Muszę żyć w zgodzie z własnymi zasadami. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Poprosiłem cię o 50 kryształków, a ty mi odmówiłeś. Nie udzieliłeś mi wsparcia, gdy go potrzebowałem. Dlaczego więc ja miałbym ci teraz coś dać? Ale to kwestia osobista.
Nic więc ode mnie nie dostaniesz, ale pomogę w uregulowaniu długu Chloe u księcia. Dasz mi moją część. Mówiłem już. Ty mi nie pomogłeś, więc i ja ci nie pomogę. Takie są zasady. Wyrównaliśmy rachunki, przyjacielu. Człowiek honoru zawsze spłaca długi. Honoru? Takie słowa rzadko słyszy się w Tawarze. Ale honor i lojalność to cechy przyjaciela, a ty nim jesteś. Dobrze, to twoja część. Okej. To było sprytne. Powiem wam szczerze, się spodziewałem, że raczej po prostu to oleje, ale w ogóle dla mnie ta opcja była taka bez sensu. Jakby, czemu ją mam mu dawać hajs i co to da, że mu dam to teraz, ale dałem mu to i on mnie rzeczywiście zwrócił. Ciekawe, i to jeszcze z naddatkiem, tak? No, oczywiście. Nie no, tak czy tak, jakbyśmy mu dali wcześniej, czy dalibyśmy mu teraz i tak wychodzimy na zero. Chyba, że jeśli wcześniej bym mu dał, to teraz bym dostał więcej. Osobiście liczyłem, że po prostu powiem mu, że mu skopiemy dupę, ale widzę, że Jax nie ma takiej opcji. Nie zawsze. Przyniosłem dopalacze od doktora. A tak, poprosiłem o nie, żeby cię czymś zająć. Możesz je zatrzymać, jeśli chcesz. Teraz tu dowodzę i nie mogę tego brać. Hej, będzie więcej dla ciebie. Okej, cokolwiek. A co tam masz ciekawego teraz? O, proszę, mam całkiem sporo rzeczy. Ale nic chyba, co by mnie jakoś bardzo jarało. Jak tak patrzę na zestawy. To też już wszystko mamy. Tak naprawdę nic, co by mnie interesowało. Trudno. Dobra, moi drodzy, ja robię szybkie cięcie i wracamy do księcia. Dobra, moi drodzy, i wracamy. Jesteśmy już w okolicach księcia. Zobaczymy, co z tej misji wyjdzie nam finalnie. Starczy gadania. Aha, to nie mogę do niego? Czekajcie, to co ja mam w końcu zrobić z tym długiem Chloe? Co ja mam do niej pójść? Bo on chyba nam mówi, że mamy do niego pójść, do księcia właśnie. Okej. Może dopiero później będę miał tam przyjść? Nie mam zielonego pojęcia, będąc szczerym. Możemy spróbować zrobić w takim razie misję z Ołzy. Nie sądzę, że jesteśmy bardzo, bardzo dobrze. W sensie nie jesteśmy bardzo wyszkoleni, żeby ją zrobić, ale. W sensie wystarczająco dobrze wyszkoleni, żeby ją zrobić, ale no, jeśli nie mam innej opcji, no to. Cóż innego mi pozostaje, niż powiedzenie chodźmy. W ogóle możemy zapytać o księcia. Czy ja o to pytałem? Nie pamiętam. Czyli książę jest twoim bratem? To twoja rodzina? William to mój kuzyn. Rodzina to coś więcej niż więzy krwi. William pracuje dla księcia. On załatwia różne sprawy na swój sposób, a ja na swój. Jestem gotowy. Spotkamy się na zewnątrz, przed wejściem do miasta. No i co, kumplu? Jak widzisz, tamten obszar aż roi się od wielkich, brzydkich stworów, które mają ochotę zakosztować ludzkiego mięsa. Dalszy plan jest prosty. Idź je zabić. Myślisz, że dasz sobie z tym radę? Myślę, że dam. To zamknij jadaczkę i ruszaj. Na tym etapie już powinniśmy sobie móc poradzić w miarę z nimi. Tak, owadł, no cudownie. Ja widzę, że mogę się wycofać po prostu do nich i poprosić ich o pomoc. No do pewnego stopnia oczywiście poprosić o pomoc. Widzę, że te też nie mogą pluć w porównaniu na przykład do normalnych rozpruwaczy, w cudzysłowie rozpruwaczy oczywiście. Interesujące. Nie można było tak naprawdę troszeczkę tej cheatować i to zrobić dużo, dużo wcześniej. Jestem ciekaw, czy będzie jakaś reakcja ze względu na to. Zdałem sprawdzian. To dopiero początek. Wróć, kiedy dojdziesz do siebie. Może jednak na coś się przydasz w Tawarze. Wkrótce się tego dowiemy. Okej, ciężka próba, no. Byłaby ciężka, gdybym był na zupełnie innym etapie. Tutaj jako postać, ale no, na ten moment to już nie jest aż tak wybitnie problematyczne. W ogóle gdzie się Ray znowu podział? Czy on znowu mi uciekł gdzieś?
Bardzo możliwe. Czekajcie, co tutaj wyjdzie. Szczuromas, okej. Zrobimy te dwa szczuromasy, które tutaj się kręcą. I zaraz pójdziemy, moi drodzy, pora ja do matecznika, niestety, prawdopodobnie. To mnie trochę wkurzę, dlaczego nasi sojusznicy są odsyłani? Jakby... Nie wiem, mógł zostać odesłany na przykład przed właśnie tą misją i potem zostać przywrócony czy cokolwiek, no... Naprawdę. Można to było zrobić w zupełnie inny sposób, ale nie. Bo po co? Po co ułatwiać graczowi rzeczy? Niech odsyła swoich sojuszników za każdym razem i potem po nich musi latać jak idiota, prawda? Wasz, jeszcze u szakalu tutaj zauważyłem. Tam coś jeszcze jest na horyzoncie, ale wydaje mi się, że to już może być za dużo, bo coś czuję, że tutaj zaraz trafimy w końcu na jakichś poważniejszych przeciwników. Wiesz? Widzę, że bąblo zwierzę jednak. Tylko. Wchodzę, że nawet tutaj czołg jest. Musi, żeby wpaść tam pod... chyba tak zrobię, wpadnę tam pod... pod wodospad, żeby rzucić okiem, co tam się znajduje. Natomiast powinniśmy też całkiem sporo expa teraz zdobyć dzięki tym misjom. Co sprawi, że może wkrótce level upik nam znowu wpadnie. Będziemy mogli dalej się rozwinąć. Co jest tutaj u góry? Okej, dwa zbieracze. Możemy sobie chyba z nimi poradzić. Nie widzę problemu. Tylko na wszelki wypadek zapis. Widzę tutaj znowu ludzkie mięso. I znowu zobaczcie, znowu kolejne trupy, tak? Jakby ja myślę, że te trupy, które widzieliśmy tutaj, świeże trupy, może mieć setka. Ja nie wiem, jak oni mają zamiar przeżyć to jako ludzkość. Będę to powtarzał jeszcze wielokrotnie. To jest po prostu dla mnie niesamowite. Jak dużo osób tutaj ginie, a jak naprawdę mało jest... mało ludzi pozostało na tym świecie. Ale to w sumie nawet trochę wygląda jak jakiś taki... Zobaczcie, te kamienie są tak ustawione, jakby to był dosłownie jakiś taki ołtarz, jakby coś tutaj rzucano na żer. Zostawiano im. Cóż, ja tym czasem daję mówię, chciałbym jeszcze zobaczyć, czy czegoś nie ma pod wodospadem, czy za wodospadem ewentualnie. Jeśli nie, no to... Będziemy mogli się stąd zwijać, moi drodzy. Jest ciekawe, woda spadająca tutaj nie tworzy prądu, ale chyba tutaj niczego nie będzie, bo już widzę po tej wodzie, że nic tutaj nie ma. Co jest za tym miejscem? Również nic, no, metalowy złom, tak, jeśli to możemy liczyć. No, a mogę spaczyć, czy nie? Zbierzmy ten metalowy złom i spadajmy, moi drodzy, stąd. Z powrotem do, nie do bunkra, tylko najpierw do obozu w centrum, czyli do matecznika, z którego dopiero potem będziemy mogli wrócić. To mnie strasznie wkurza, to jest dla mnie takie, no ale czemu? Czemu oni mi to robią? Po co oni go odsyłają, no? Mogliby naprawdę zostawić tę postać przy mnie, szczególnie, że on tym razem poszedł dosłownie z nami. Chodź. Chodź, Ray. Dobra. I chodźmy w tej sytuacji do bunkra księcia. Z powrotem. Pogadamy z Zozą, zobaczymy co dalej w jej kwestii nam tutaj wyjdzie. Bo ona jest w tej zakładce towarzysza, więc zakładam, że w takim razie będziemy mogli ją jakoś zrekrutować. Będzie mogła do nas jakoś dołączyć. I to jest moje założenie. Widzę, że wróciłeś. Gotowy? Gotowy. O co chodzi? Pokażę ci, gdy będziemy na miejscu. My? Tylko ty i ja? Czy to cię przeraża? Boisz się wyzwań? Chodź, sami to załatwimy. Chodź, załatwmy to. Okej, kolejna jakaś... Oto i on. El Colosaro. Postrach kurierów. Wysłaliśmy kilka zespołów, żeby go złapać i zabić. Oczywiście, zawiedli. Ta, większość po prostu zwiała. Trzęsi majtki. Jest taki niebezpieczny nie ze względu na swoją siłę, ale na spryt, z jakim walczy. Uważaj więc i daj z siebie 100%. Chcesz się z nim policzyć? Tak, ramię w ramię z tobą. Idziemy tam wspólnie, wspólnie walczymy i ogólnie trzymamy się razem. Zobaczmy, co potrafisz. Nic. Moja odpowiedź to nic, nic nie potrafię.
Nie wiem, ile ona ma HP w ogóle. Ale zobaczcie, ja mu nic nie robię. Ja mu nic nie robię. Ja mu nic nie robię. Ja bym potrzebował 400 strzał, żeby go zabić. Jak nie więcej. Także Zouza sobie nieźle radzi z tym rozpruwaczem. Szkoda, że nie. Tak. Nadobijmy go. Ja się muszę wycofać, bo już czuję, że ja tutaj oberwę srogo. Rzeczywiście. A, zobaczcie, i to jest to miejsce, gdzie były te trupy. Pamiętacie, co ja mówiłem, że ich rzucało, to nie, to musiał ten El Colossaro ich zabijać. Mam nadzieję, że ona sobie jakoś tam poradzi, bo ja aktualnie to mogę mu robić całe nic. Jestem ciekawy, ile ma HP, ale no nie mogę spojrzeć nic sobie na to. W żaden sposób. Ja już dobił? Chyba tak. Chyba to tyle, jeśli chodzi o Zouzę, moi drodzy. Życzcie mi powodzenia. Ponieważ ja nie mam z nim absolutnie żadnych szans. Ja nie mam z nim absolutnie żadnych szans. Ja widzę, że Zouza się obudziła już. Chyba ja mówię, no ja mogę mu tutaj robić tak trochę, troszeczkę, tak dosłownie troszeczkę ocipinkę. Mam nadzieję, że Zouza go tam będzie bardziej tłukła. Naszej dwójki. Ale tam ciśnie coś, nie coś. Ale zacznie go bić, czy go nie zacznie bić, bo widzę, ona się tak do niego zbiera, że... Ale. On się zbagował? Niestety nie. Tylko skupił się na Zouzie. Czy on znowu padła? Nie. Go nie może trafić nadal. Zouza, pomóż mi. Powiem tak, gdyby ona tutaj mogła umrzeć, to ona by już dawno temu umarła. Ona by już tutaj dawno temu umarła. Ona po prostu z tym towarzyszem jest jednym z tych niezabijalnych towarzyszy. Więc... No cóż. Nawet, że to jest jedyne wyzwanie, które nam jeszcze da tutaj. Tym wszystkim. Bo nie poradzę sobie już z niczym. Oni tam w ogóle się na siebie patrzą bardziej niż walczą, z tego co widzę. Ja tutaj prawie umarłem właśnie przy walce z tym rozpruwaczem. A więc co? Zrobimy jedną rzecz, która może być bardzo ryzykowna, ale spróbuję sobie wybrać granaty ręczne po czwórkę, na razie, przynajmniej czasowo. Tak. Oła. Uciekam, bo jak oberwę znowu, to będę martwy. Jeszcze jedno, zero. Chodź ty, panie kolego, no, dawaj, chodź tu. Widzę, że tam z Zouzą właśnie bije. Właśnie, to jest najłatwiejszy sposób, jaki widzę na niego aktualnie. I zobaczmy, ile mu dodaliśmy. No tak, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie dobrze, czy ja mam coś jeszcze? Kabum. Miotacz ognia, ale nie wiem, czy nam się aż tak bardzo przyda. Też nie ma obrażeń aż takich. Kabum też nie. Ja naprawdę nie mam nic, co by mi tutaj mogło pomóc, z tego co widzę. To mamy 60, no nic nam nie zdaje 60 rzeczy, które my mamy. Mamy przebijak, ale nie mamy siły do niego. Patrzcie, no nie mamy siły. Harpun, no jest słabszy. Jestem w tyłku, to naprawdę, no i nie zabiję go. Inaczej. Musiałaby go Zouza tłuc dosłownie. Więc będę musiał go chyba tak właśnie odciągać i wracać. Odciągać i wracać, aż w końcu go zabijemy.
Zobaczmy, czy może jeszcze jest jakaś inna opcja, czy mamy coś jeszcze, co mogłoby mi pomóc w tym wypadku. Dobra, weźmy ten kabum, może to nam coś pomoże jednak mimo wszystko. Może on ma akurat słabą odporność na tego typu ataki. Ale czemu nie mogę wybrać innej? Słuchajcie, jak zmienić pocisk? Przepraszam, ale tego nigdy nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. Rozgrywka, nie. Ustawienia, klawiatura i mysz. Ustawienie klawiszy. Akcja dodatkowa, ciężki atak specjalny, atak, nie wiem, kuje może? Tryb broni. Nie tak. Kureczka. Nie, ani Q, ani E mi nie działa. Zobaczcie, pierwszy raz się w sumie spotkałem, żebym musiał zmieniać tryb. Tryb dystansowy F. Mi nie pasuje, Q i E nie pasują. Środkowy przycisk myszy to nie to. A, pod F-ką jest zmiana. Okej, dobrze wiedzieć. Widzicie, to mu tak zadaje tyle obrażeń, co nic. Okej, czyli to pod F-ką jest zmiana. Powiem wam szczerze, że chyba nigdy nam tego gra nie wytłumaczyła. Weź to weźmy. Ja tu mam. Nawet nie wiem, co ja tu mam za bardzo. Okej, to nie jest najlepsza opcja. Też raczej nie jest najlepsza opcja. To brzmi znośnie, czy wygląda ewentualnie znośnie. Nie wiem, czy to mu rzeczywiście zada sensowne obrażenia. Uciekamy stąd znowu. Powiem, że na pewno tłucze go to lepiej, jeśli chodzi o odrzut na przykład. Niż łuk. W sensie, niż odrzut, niż ogłuszenie. Czy Zouza nadal jest... Dobra, jest oszołomiona tylko. Jeszcze nie jest martwa, na całe szczęście. Ale ma to niezły zasięg, muszę też przyznać. I całkiem nieźle po linii prostej leci, więc to jest zdecydowanie plus. To niestety, jak widzicie, ma trochę długi readout i widzę, że ten readout tyczy się nie tylko tej broni, ale też i łuku. No, jest to w cudzysłowie readout, tak? W sumie to było to, z czego korzystałem? Tak. Ej, ale ten Nomus daje ładne obrażenia. Było blisko. Nomus daje naprawdę ładne obrażenia. Ej, może dlatego, że go podpala. A widać, Zouza po którymś razie już nam nie mogła pomóc. Dobra, to jest niezła broń. Niezła broń, tylko że no nie chcę jej mimo wszystko. Ją sobie tutaj odłączę. Zouza, wstawaj. Czy ma zamiar wstać, czy nie ma zamiaru wstać? Czy ona się zbagowała? Nie. To bolało. Szczęście. El Colosaro, to co się zabijało naszych kurierów? Dlaczego sami się tym nie zajmą? Mówisz jak William. Kurierów można zastąpić, ale bez nich nie będzie zysków. Pieprzony William. Nigdy nie pozna prawdziwej wartości kryształków, jeśli zawsze będzie je miał na wyciągnięcie ręki. Dlaczego nie zabraliśmy innych? Nie są nam potrzebni. To coś mogło nas zabić. Ale tak się nie stało. Żyjemy. Czy będziemy tylko zabijać stwory? Czeka na nas więcej wyzwań. Znajdziemy je. Tworzymy dobry zespół. Chcesz coś zyskać? W końcu wyzwania i zyski to wszystko, czego szukam. Ale niech będzie. Jeśli znajdziesz dobre wyzwanie, coś, co naprawdę nieźle namiesza, wtedy pomyślę. Co powiesz na walkę z eleksatorami Albów w Ksakorze? Czy to wystarczająco duże wyzwanie? Walka z przywódcami Albów? Na pewno można nazwać to wyzwaniem. Ale bez planu to misja samobójcza. Jeśli obmyślisz jakiś plan, to czemu nie? Chrzanić to. Zniszczmy Albów. We dwoje. Jej... Ona ma jakiś... Jakieś po prostu, ona w ciągu pół sekundy potrafi zmienić zdanie o 180 stopni.
Sędzia Ulbricht planuje ogromny atak na Albów i Gnadonie. Czyli klerycy i Albowie sami mogą zająć się sobą. To wina kleryków, że mamy tu tylu Albów. Ulbricht potrzebuje dowódcy polowego. Powinnaś się zgłosić. Ja? Dlaczego mam pomagać klerykom? A kiedy już spłonie, to gdzie pójdą Albowie? Do Edanu. Nie cierpią berserków. Naprawdę w to wierzysz? Wielkie cele donikąd nie prowadzą. Dlaczego mam dla nich walczyć? Albowie chcą eleksu, bez znaczenia czy z Ignadonu, Edenu czy Tawaru. Przyjdą tutaj. I myślisz, że walka u boku kleryków w Ignadonie pomoże? Przecież ja niczego nie zmienię. Przejęłaś fort, prawda? Szukasz nowego wyzwania. Zniszczenie konwertera w Ignadonie. Oto twoje wyzwanie. Ten kleryk jest aż tak zdesperowany, że szuka ludzi wśród banitów? Chciałem powiedzieć tylko, że coś tutaj ucięło dialog naszemu bohaterowi, w sensie Jaxowi, bo ewidentnie tam było powiedziane, że kiedy już spłonie, tam pewnie było powiedziane, że Albowie zaatakują Ignadę i tak dalej, i tak dalej. To mnie tak boli w tej grze, że połowa dialogów jest poucinana. Znaczy no, oczywiście to jest hiperbola, że masa dialogów jest po prostu poucinana. Potrzebuję doświadczonego dowódcy, który zjednoczy wolnych ludzi i jest zdesperowany. Skoro to takie ważne, to może na to przystanę. Wchodzę w to. Jesteś pewna? Przejęłam fort, zaplanowałam i przeprowadziłam atak. A co robiłam później? Dobra, chodźmy i pokażmy Albom, kto tu rządzi. Lepsze to niż nudzić się tutaj. W takim razie znalazłem im dowódcę. Wiedzą, kim jestem i że potrafię dowodzić. Nie obchodzi mnie to, co o mnie myślą. O, flashback. Znowu. Dealerka dopalaczy, która zabija kleryków i nie wierzy w kalana. Myślisz, że się z tym pogodzą? W takim razie wchodzę w to. O ile zrobisz to ze mną. Pojadę do Hortu i pogadam z tym Ulbrichtem. Mam nadzieję, że nie ściemniałeś. I przygotuj się na walkę. Nieźle. Okej. Okay. Nieźle też tutaj się walczyło. Powiem szczerze, że... Wow. Po prostu wow. Nie spodziewałem się tego typu obrotu spraw. To było... W sensie ta walka była po prostu cholernie ciężka. No mi to nadal tutaj świeci pod czwórką. Okej, już wiem czemu. Podoba mi się animacja, która tam była na dole. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta ikonka po prostu tak delikatnie zrobiła takiego fejda. Po prostu w dół. Ale wychodzi na to w takim razie, że ona, że Zauza nie jest naszą towarzyszką per se. A bardziej... Nie rób nic głupiego, dobra? A bardziej taką osobą, z którą mogliśmy pogadać i zrekrutować. I wychodzi na to, że w takim razie może właśnie znaleźliśmy tego dowódcę. Więc co w takim razie, moi drodzy, lecimy do katedry, zobaczymy, czy jeszcze damy radę tutaj pogadać o tym z Ulbrichtem. I potem kończymy odcinek, bo powoli zbliża się ten moment. Widzicie, staram się już troszkę bardziej te odcinki ogarnieć, no bo raz, że w tym tygodniu nagrałem, to jest mój czwarty odcinek w tym tygodniu. Powinienem normalnie robić 7+. Bo czasami, wiecie, mam różne tygodnie, tak? A ten jest na przykład wyjątkowo. Słuchaj, nagrywałem w jeden dzień w tym tygodniu i nagrałem 4 odcinki do tej pory. To jest bardzo źle. Nawet już nie mówiąc o... A, to jest ten nóż. Nie mówiąc już nawet o wszystkich innych rzeczach, na przykład na lampa, bo w ogóle nie miałem czasu, chyba 4 godziny może grałem, a pamiętajmy o tym, że tam wchodzą 2 filmy, które mam po 8 godzin tygodniowo, więc... No, tak, no, pirazy drzwi, ale wiecie, o co chodzi. Zouza, siostra księcia Tawaru, poprowadzi twoją armię. Myślisz, że jest wystarczająco doświadczona? Prowadziła siły księcia, gdy odbijały one fort z rąk krwawego Baxtera. A co ona ma do powiedzenia na ten temat? Czy jesteś gotowa, aby ocalić Magalana z rąk Albów? Czy jesteś gotowy, żeby przestać pierdolić i przejść do rzeczy? Potrzebujesz tego przywódcy, czy tylko marnujesz mój czas? Uspokójcie się, oboje. Musicie współpracować. Słyszałem o bitwie o fort. To był dobry plan. Ocaliłaś wówczas wiele istnień. Dobrze więc. Zaufam tobie i przyprowadzonej przez ciebie przywódczyni. Przyjdź do mnie, gdy tylko będziesz gotowa, przywódczyni. Mam też nadzieję, że będziesz wśród nas, gdy rozpoczniemy atak na konwerter. Nie, moi drodzy, proszę. Oto co będzie miało zaraz miejsce. To jest dobre. Będziemy mieli fajny odcinek w końcu, gdzie zakończymy coś, będziemy mieli fajną misję następną. Nadszedł ten dzień. Klerycy stają przeciwko Albom. Stawką jest los Magalana. Siły Reinholda uderzą bezpośrednio na konwerter, atakując i blokując główną armię Albów.
Zouza poprowadzi swoją grupę przez pozycję albów pomiędzy nami a konwerterem. Pytanie brzmi, gdzie powinienem poprowadzić swój oddział? Jeżeli pójdę z Reinholdem, wzmocni nas to tam, gdzie wróg jest najsilniejszy. Ale twoje oddziały również potrzebują wzmocnienia. Bo to właśnie na nich spoczywa ciężar odpowiedzialności za całe przedsięwzięcie. Jakiekolwiek działanie pozostawi Hord bez obrony. A jeśli stracimy Hord, stracimy wszystko. Wiele ryzykujemy. Jak sądzisz, co powinniśmy zrobić? W mojej opinii powinienem... Mamy zbyt dużą oziębłość na ryzyko utraty najwyższego sędziego jest zbyt dużo. Okej, okay, no i tak bym tego nie wybrał. Moim zdaniem to pomoc... pomoc Reinholdowi będzie ważne. Będzie ważne. W sumie nie rozumiem drugiej różnicy między drugim a trzecim, ale osobiście uważam, że jeśli Reinhold przegra, to samo stanie się z Hordem i tam powinien Ulbricht pomóc. Jeżeli Reinhold przegra, to samo stanie się z Hordem i naszym planem. Powinniśmy go wspomóc. Odwróć ich uwagę, dopóki się nie przebijemy. Niech tak będzie. A teraz biegnij do swojej przywódczyni. Bitwa rozpocznie się, gdy tylko Zouza da sygnał. Nie wahajcie się i nie cofajcie! Wojownicy Ignadonu! Naprzód! Dla Kalana! Naprzód! Za Magalan! Ta akcja będzie miała daleko idące konsekwencje. To jest, moi drodzy, coś, na co czekaliśmy przez tyle czasu. Machiny się zbliżają. Więc nie stójmy tak i wyślijmy je na złom! Wydaje mi się, że ona ma być dowódcą robotów w ogóle. Ja myślę, że ona ma być dowódcą ludzi, którzy będą tam szli do walki również. No, moi drodzy, ale wybaczcie, w tym miejscu byśmy musieli zakończyć, w ogóle mam autozapis, więc idealnie. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie lajka, fajnie Discorda, bo stańcie patronami na patronacie, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału, a my zobaczymy się już w kolejnym epizodzie. Mam nadzieję, że jutro. Do zobaczenia, do następnego i na razie.